Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejna lekcja języka japońskiego z edukacją na maksa, tym razem cztery pory roku, czyli nauczymy się dosłownie pięciu wyrazów. Myślę, że to i tak będzie dla was za dużo, biorąc pod uwagę, że musicie przywyknąć do tego, co się tutaj w japońskim dzieje, ale mam nadzieję, że oglądacie tę lekcję z zainteresowaniem. Dobrze. Cztery pory roku, czyli tak jak mówiłem, temat dzisiejszej lekcji. I cztery pory roku, po japońsku to jest shiki. I zobaczcie, tutaj mamy shi, czyli oznaczające cztery. Oczywiście cztery może być także jon, ale to będę mówił przy okazji lekcji o liczebnikach. I mamy znak dla ki, czyli oznacza to sezon, pora, tak? No tak, to się zasadniczo tłumaczy. I te dziwne znaczki, które tutaj widzicie, tak, dziwne dla Europejczyków, wszystko co nie jest tak zwanym romandzi, czyli znakami europejskimi, już wygląda dziwnie. Niektórzy mówią szlaczki, znaczki, krzaczki, tak, to ten akurat alfabet, który tutaj widzicie, dokładnie japoński, to jest kanji. Zasadniczo to jest alfabet chiński, ale został zaadaptowany przez Japończyków. To jak ktoś by chciał poczytać sobie o kanji, to se znajdzie. To jest nieistotne, to jak akurat wyraz shiki, czyli cztery pory roku, składa się akurat tutaj z dwóch znaków kanji. Znaczy mamy, jak mamy już cztery pory roku, to możemy zacząć sobie kolejne pory, czyli haru, to jest wiosna, natsu, lato, aki, jesień, fuyu, zima. Jeżeli uznacie, że lekcje są tak krótkie, że chcecie od razu w jednej lekcji więcej materiału, to mówcie, ja bardzo chętnie wtedy przygotuję większy materiał. Nie wiem, jak to będzie wam się podobało, chcę zobaczyć też, jakie będą wasze wrażenia, żeby materiał wam spokojnie sobie porcjować. Tak czy siak, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnej lekcji.